Jedziemy sobie kupić domek. Interior, no, jeżeli nie będę mówił jakiś standardowy. Interior burdel. No ale... Ma dwa garaże, ma podjazd, więc w ogóle coś innego. System 750K. Nie wiem co tu robią to inne osoby. Mamy ofertę. Kupiliśmy. Informacja o domu, 750 system. W sumie. Kurwa, serwery wyłączyły system. Sejfy, nawet nie wiedziałem o tym. A jebać taką zabawę. A chuj dupa i... Chuj z nimi. Dobra, jedziemy, lecimy zarabiać. Sprzedamy zaraz ten dom, niech oni się stąd zabieram. Niech się pozabijają, bo już słyszę strzały. No bo kasa sama nie wpadnie, nie? Właśnie jedziemy sobie na El Coronę. Zainwestować w pierwszy domek w tamtej okolicy. Nie jest jakiś to strasznie ciekawy domek, ale... Systemowo większy od ceny. Chciał za 2,5, stargowałem do 1,8. W sumie to się nie targowałem, tak samo jak w przypadku tamtego domku, na którym akurat wyszedłem na zero, po prostu dałem cenę, albo akceptuję, albo nie. Taka krótka piłka. No i po kilkunastu chyba minutach akceptował moją ofertę. Ofertę życia. Nie no, liczę, że zarobię tym razem na tym domku, mam nadzieję, że jak najwięcej, bo podjazd jest teoretycznie, w sumie nie wiem jaki intek. Ale mam nadzieję, że no nie stracę. Jesteśmy pod domkiem. I się przekonam jaki tu jest intek. 1. No dobrze, że nie ten. Wszystkim znany i kochany u mnie na kanale. Intek numer 3. Bo to bym się wtedy już tak trochę zestresował. O kurczę, ja znowu z tym PSM. Akceptuj dom. I mamy domek. Właśnie próbowałem sprzedać dom. Napisałem ogłoszenie, że kupię auto do 2 milionów raczej. Napisał do mnie David i zaproponował mi Elegy za 2 miliony. Czyli no cena tak atrakcyjna, że bez porównania. No w sumie można tą ofertą z buleta porównywać. Jeśli wszystko będzie fajnie się zgadzało, no to będą szanse pobić rekord, który ustanowiłem wcześniej. Ponad 2 miliony były. Fajnie by było to przebić, no. Nie powiem, że nie. Dobra, jedziemy. My jesteśmy pod bankiem, powinien być i jest. Wypłaciliśmy? Dokładnie. Jest i on. Zostało nam jeszcze 1 700 000 na koncie oszczędnościowym. Jest oferta na Elegy. I kupiliśmy sobie za taką cenę. Zarobimy na nim niemało. No nie mało i to dosłownie nie mało, bo około 1 miliona. Dobra, to co? Najlepsze auto dotychczas jakie posiadałem. Tyle, że nie ma spoilera. No, pogniewamy się na pewno. Ale kolejny interes życia od razu po Buffalo. No to co? Lecimy sprzedać wszystko. Domek i to. Idziemy właśnie pod nasz dom na El Coronie, przehandlować go za 2 200 000 dolarów. Szkoda, że nie funty, by było trochę więcej, ale i tak cena dobra w miarę. Może mi minimalnie ciąć, bo aktualnie gram przetwarzając jakieś dane. Cena zaoferowana, domek zaoferowany i domek akceptowany. Właśnie sprzedajemy naszą Alfę. Dobra, sprzedajemy ją za 440 000, więc w miarę elegancko. Gracz właśnie dopiero dostał drugi level. No i dobra. I sprzedane. Zostało nam jeszcze Elegy. Domu już się pozbyliśmy. Gwirka raczej nie będę sprzedawać, bo to taki mój zapasowy pojazd. Tym bardziej, że to chodzi za grosze praktycznie, więc... trzeba coś kupić i... dalej zarabiać na tym 10. jubileuszowym odcinku. Trzeba pobić rekord, a jest spora szansa. Zrobiłem sobie wycieczkę po jakichś różnych miejscach i znalazłem dwa domki. System o 750K ten, indeks 15 oraz drugi z takim samym systemem oraz interiorem. Parę metrów dalej. Dokładnie tutaj. Spróbuję zarobić na ich pokazaniu. No, może być... trochę ciężko, bo to jest w końcu Space City. No ale kto nie ryzykuje, nie zyskuje, tym bardziej, że my ryzykujemy bardzo mało. A jakoś kupować mi się nie chce tak daleko, bo to właśnie jest... no za daleko aż. Gdyby było systemowo za 500K, to bym się nawet nie wahał, ale... o połowę więcej to trochę zmienia postać rzeczy. Dobra, spróbujemy nadać kilka ogłoszeń i zobaczymy, czy się uda to obchać komuś. Mogą was przez chwilę oczy boleć, bo nie zmieniłem opcji w ENB. Jest rozmazane teraz jak... nie wiem co. Dostaliśmy 100 000 od Ryana za pokazanie dwóch domków. Idziemy je teraz mu pokazać. Mam nadzieję, że będzie którymś zainteresowany. Pokazujemy mu domek i biegniemy jak panienka. Idealnie, normalnie. Zobaczy tam interior, tutaj jest ten sam, no to... nie mam pojęcia, czy kupi, czy nie. Mam nadzieję, że tak. Jeszcze kolejną kasę dostaliśmy, nie wiem jak, to co. Zapomniałem wam wspomnieć, że przed chwilą wyszedłem z więzienia i tak jakoś straciłem prawo jazdy. Teraz muszę od nowa je zrobić szybko. Jadę do urzędu. Jeden urzędnik powinien być, bo przed chwilą pisałem do nikogo i był. Nie wiem jak jest stan aktualnie tam. No ale tego pościgu wam nie będę pokazywać, mimo że było tam ciekawych parę rzeczy. Może jakieś afterscenki z tego gdzieś się pojawią. No dobra, lecimy zjeść prawko i coś zobaczymy. Postanowiłem w końcu sprzedać Elegy. Zarobię na nim niemało, sprzedaję go za 3,1. Więc ponad milion 100 dokładnie zarobku. Bardzo elegancko, z tego co się orientuję chodzi do 3 milionów. A mi się w miarę szybko za 3,1 dało, więc nie narzekam. Chyba on. I akceptował. Zarobiliśmy niemało. W sumie dużo. Napijemy się. I możemy się cieszyć z zarobionego hajsu. Zostało nam z aut tylko Virgo. A domów nie posiadamy. Dobra, lecimy dalej. Klepać. Kupujemy sobie burrito za 50 000. W sumie nie myślałem, że będę kupować takie auto. W sensie tanie, no w sensie niskiej ceny, ale że 50 000 drugie tyle. Ale że cena w miarę atrakcyjna, 50 000, no to czemu by nie? Zawsze idzie coś zarobić, te drugie 50 000, albo 40 jak w przypadku ostatniego burrita, które tam było w jednym z pierwszych odcinków. Dobra, pozbędziemy się tego. Virgo sobie zostawimy. I spróbujemy znowu pokazać komuś domki albo coś. Kupujemy sobie sabrę, chciałem sprzedać burrito na tym. No ale... zamiast kupić to, zamiast sprzedać to kupuję. No i dobra. Auto kupione, zarobimy około 50 000. Jeszcze na burricie drugie tyle. Okej, to wskakujemy, podwozimy go i lecimy sprzedać te dwa parowozy. Pokazujemy klientowi za 75 000 domki 2. Tutaj jest pokazane, że mi zapłacił. Gdzie o to jest? Tutaj jest. I jedziemy po drugi. Nie wiem, czy jest zainteresowany, czy nie, słabo mnie to interesuje. Gruncie kasa jest. Jedzie tam kupić? Pojechał kupić. I kupiony. Dobra. Lecimy dalej zarabiać. Kupujemy właśnie sobie Alpę. Znowu. Czy Alfę. Za 320. Dobra, kupiliśmy sobie znowu to dziadostwo w sumie. I lecimy je sprzedać. Sprzedajmy burrito za 100. Tutaj kolega też ma takie, tyle że nasze ładniejsze, złote fele. Okej, poszło. Lecimy dalej. Kupujemy kolejną sabrę. Zaraz będziemy jednej się pozbywać. Kupiliśmy za 120. A teraz jedziemy wymienić się sabrę na dom. Z naszą dopłatą. Muszę jeszcze wypłacić kasę, ponad 1 000 000. Okej, i lecimy. Jesteśmy pod domem. Kupujemy ten oto dom, jest systemowo 2,5, więc nawet. Za 1 300 000 plus samochód. Domek systemowo stoi 2,5, dlatego nawet przy zezłomowaniu mieliśmy prawie zwrot. Dlatego jest małe ryzyko, plus powinniśmy zarobić, no. Jest to w końcu centrum wszechświata, a system jest w miarę ogarnięty. Sprzedajemy właśnie sabrę kolejną. Za 165. Zarobek podajże 45 000, ale... tam ujdzie, jak na takie dziadostwo w sumie. Chociaż nie jest Sabra, to nie jest dziadostwo. Jedno z lepszych aut dla mnie. Mówię dziadostwo, bo no cena jest dziadowska. Gdyby jego cena wynosiła salonowo 2 miliony, 3, no to inne podejście by było zupełnie do tego auta z mojej strony. A się tak jest zajebiste. Plus jeszcze te felgi. Dobra, lecimy dalej. Sprzedajemy właśnie Alfę. Za 465. Oczywiście mrocznik lak. Czemu by nie? On trwa co godzinę tak długo i przy każdym respawnie aut, że zarąbać idzie. Próbowałem teraz w ogóle ten domek, który kupiłem, sprzedać. Straszna masakra. Porównywalne z tym burdelem w sumie. Ale mam nadzieję, że i tak coś zarobię. Musi zezłomować swoje auto. No niezbyt ciekawe miało. No okej, sprzedane, zarobiliśmy trochę grosza. Nie powiem, że nie. Koło 150 tysięcy chyba niecałe. Będziecie tutaj mieli dokładną informację. Ale okej. Mamy jeszcze Wirko i właśnie ten nieszczęsny domek. Lecimy je sprzedać. Sprzedajemy właśnie domek. Tak mi się wydaje przynajmniej. Wtedy widziałem, że sobie podają, więc... Stracimy na nim, no nie licząc ogłoszeń, 50 tysięcy, ale i tak się cieszę. No z tamtym domkiem, jak go sprzedałem po cenie tej, której kupiłem, się cieszyłem bardziej. Ale tutaj wiem, że jest szansa, żeby zarobić, ale nie będę się pierdolić z tym domkiem. Nie wiadomo ile. Taka moja daunowata morda w tym skinie. Jest zajebista, zmienię sobie ten skin na murzyna albo żółtego. Mam nadzieję, że mnie popieracie, bo w paczce były 3 skiny. Biały był nigy i był jeszcze yellow kolorek. Okej, ofamy. Sprzedaj dom. 39. Wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. Oferuj, czasu nie mam. Sprzedane. Idziemy na dziwki. Oficjalnie. Przeszedłem na dziwki, a tu pusto. Co najwyżej my możemy zostać transwestytą. I nam rocznik, co to tam? Kluby. Puste, bez ochrony. Dobra, a tak serio to lecimy zarabiać. Kupujemy sobie właśnie Turka bez neona. Za 6,4. Opłacone? Opłacone. Będzie to aktualnie najlepsze auto, jakie posiadałem. Zostało nam po tym zakupie mało. 2 miliony, lekko ponad. Ale szybko się tego pozbędziemy, myślę. W miarę odchodliwe auto. Myślę, że zarobimy około 300 tysięcy, mam nadzieję. No dobra, lecimy. Postanowiłem się wymienić Turka bez neona za Turka z neonem, to płacą 800 tysięcy, więc to wyjdzie nam jakieś 7200 za Turka z neonem, a to w miarę, no dobra cena, bo próbowali sprzedawać za 8, jakby się 700 tysięcy, 600 udało zarobić, no to bym był w miarę zadowolony. A, czekamy na osobę chętną i przy adminie będziemy się bawić, już tutaj nawet jest. To chyba on. Dokładnie. I wymieniamy się. Zaryzykowałem temu jako pierwszy. I teraz on mi strzela za 800k. Tak, trzeba sprawdzić to na pewno. Blue. Wszystko działa, magia. Zarobimy na nim, myślę, trochę. Okej, to lecimy go obchać. Kupujemy sobie właśnie domek. Tutaj Mert McFisher, Finsley raczej. Pokazał nam go za 65 000. Dajemy mu drugą część i kupujemy dom. Tak on wygląda. System 500k, zapłaciliśmy 565, więc dobry interes. Czemu by nie? Zarobimy na pewno. Co on tam napisał jeszcze? Aha, że się poleca, no spoko. Jak widzicie właśnie, to jest patent na praktycznie, który ja tutaj wam pokazywałem. Nie mam pojęcia, czy on wziął go ode mnie, czy nie, ale no działa. Jak nie macie kasy albo poziomu, żeby kupować domki, to jak najbardziej na takim sposobie. Ja jestem zadowolony, on na pewno też idzie zarobić. Sprzedajemy właśnie domek, kampera, pewnemu graczowi. Za 660. Specjalnie tutaj zasuniłem jego nick. A to dlatego, że targowało się ze mną o 5 000, więc będę chamski. Dobra. Domek sprzedany, to lecimy. Sprzedajemy właśnie Turka. Zaraz będzie sprawdzany Neon. Temu to panu. Za 500 kasysku wychodzi. Więc w miarę elegancko. Dostaliśmy z buta. Nie świeci się na niebiesko jak dyskoteka. Siedem 700. Jest sprzedane. Zarobiliśmy 500 000. Teraz robimy podsumowanie ogólnie. Wszystkiego, co tutaj mamy. Po 10 odcinkach Smolcznika. Ponad 9 milionów, 9 milionów 200, do tego Virgo. Domek też już poszedł. No jest... Dobrze, nie powiem, że jest źle. Respekt. I akurat kończymy 10 odcinek 5 poziomem, wbiciem. Więc jest całkiem dobrze. Co, mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, dajcie suba na zachętę. Ja się z wami aktualnie tymi informacjami żegnam i mam nadzieję, że zobaczycie, co się będzie wyprawiało w kolejnych 10 odcinkach na moim kanale. To co, do zobaczenia, cześć!